Ja się zacznę. O czym dzisiaj odcinek? No dzisiaj o zagubieniu i stąd te mapy. Nie wiem, zdarza ci się używać jeszcze map papierowych? Trochę, ale głównie to GPS. No ja muszę powiedzieć o Beskid Śląski, Żywiecki. Kiedyś nie wyobrażałem sobie, tak, ja nie wyobrażałem sobie kiedyś, żeby w ogóle wyjść w góry bez mapy, a ostatnio byliśmy w górach i też żadnej mapy, po prostu Google Maps, a zresztą nawet jak się jest w górach, to wszystko jest właściwie oznaczone. A wszystko po to, żeby zawsze dojść do celu, trafić do właściwego miejsca, albo jeśli się już gdzieś zagubimy, żeby móc sobie spokojnie wrócić. No ale życie to nie tylko zdążenie do celu. Życie to również relacja z drugim człowiekiem, życie to wybory. I w tym też niestety zdarza nam się pogubić. I o tym jest nasz dzisiejszy tekst. Ten tekst to fragment z 7 rozdziału listu apostoła Pawła do Rzymian, w którym Paweł mówi o pogubieniu. Pogubieniu, które zdarza się w życiu apostoła. Pogubieniu, w którym czyni nie to, co chce, ale to, czego nie chce, zdarza mu się czynić i ma odwagę przyznać się i nazwać to grzechem. Dlatego, ilekroć czytam ten tekst, to stanowi on dla mnie swoiste wyzwanie do wejrzenia w siebie i zadania sobie pytanie, jak wygląda moje życie, jak wyglądają moje wybory, jak wyglądają moje decyzje. Ale ten tekst stawia też pytanie o to, gdzie wtedy znajduję ratunek, gdzie wtedy znajduję wyjście z całej tej sytuacji. Bo z pewnością wtedy smartfon nie jest pomocą, żadna mapa nie wskaże nam celu albo nie pozwoli wrócić do miejsca. Dlatego wsłuchajcie się, drodzy, teraz w ten tekst, i spróbujcie potem na spokojnie jeszcze raz go przemyśleć. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który we mnie mieszka. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro, mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, ale w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.